Hej wszystkim, witajcie w kolejnym denku. Chyba, no nie wiem, czy będzie jeszcze jakieś denku w grudniu, może, ale tak już się szykujemy, że sporo takich jesiennych nowości, bo oczywiście u nas denko to zawsze są zdenkowane produkty, ale również ich następcy. Dobra, nie wiem po co ja to przedłużam, po prostu zaczynamy! Mój pierwszy zdenkowany produkt to marka Uzdrowisko Peeling Mikroziarnisty. To już chyba moje drugie albo trzecie opakowanie tego produktu. Bardzo, bardzo go lubię. Tylko właśnie on jest mikroziarnisty, więc ma delikatne drobinki i je delikatnie faktycznie czuć na twarzy. A ja ostatnio mam dość spore problemy jeszcze właśnie z niedoskonałościami, więc wolę takich produktów już nie używać na mojej buzi, tylko bardziej sięgać po enzymatyczne opcje albo kwasowe, ale ten produkt, jeżeli możecie używać mikroziarnistych czy ziarnistych ogólnie zdzieraków, to bardzo polecam. To jest produkt, który w ogóle jakby mam wrażenie, że jest przeznaczony dla cery wrażliwej, bo ja jako posiadaczka takiej cery totalnie nie czułam jakiegokolwiek dyskomfortu podczas używania go. On jednocześnie nawilża. Marka Uzdrowisko to też polska marka z dobrym składem, więc tutaj też miałam z tyłu głowy, że fajnie jest coś takiego używać. Ładne opakowanie, wygląda jak taki korek. No my ogólnie dla marki Uzdrowisko mamy bardzo dużo miłości w serduszku i ja już nieraz o tym produkcie mówiłam. To jest seria fitoaktywny. One są dostępne, były chyba w Rossmanie, też w Superfarm. No i pewnie online. Myślę, że online warto szukać, bo też można znaleźć taniej. Te promocje się bardzo często pojawiają, ale to też nie jest drogi produkt. Ale na zastępstwo mam coś, co pokazywałam Wam już na Instagramie i część z Was pisała, że też czekałyście na tę nowość, czyli marka Inimini. Kolejna polska marka, którą też bardzo lubimy. I ja byłam zaskoczona, że tak dobrze może u mnie się sprawdzić peeling taki wygładzający, enzymatyczny, który no chcąc nie chcąc, on naprawdę mocno działa. Znaczy jest mocny pod względem tego, że widzę to wygładzenie i to, że ta skóra lepiej wygląda, ale absolutnie nie ma żadnych skutków ubocznych polegających na tym, że nie wiem, macie jakieś przesuszoną skórę później albo jakąś podrażnioną, czy na przykład jakiś wysyp, absolutnie nic z tych rzeczy. To jest teraz mój totalny must have i używam go z wielką przyjemnością. Oczywiście, no nie, wiadomo, nie mogę go użyć aż tak często, no bo używam go od jakiegoś czasu, ale peelingu też nie używamy, nie wiem, codziennie czy co tydzień. Zresztą efekt widać zazwyczaj od razu. Tak. Taki w sensie satysfakcjonujący. Nie? Tak, to prawda, ale też użycie tego produktu jest bardzo przyjemne. Tutaj mamy ogólnie to peeling dyniowy, bo on ma enzym dyniowy, więc on też bardzo fajnie wyrównuje kolory skóry. I właśnie ten produkt, o w ogóle, to też jest ważne, bo też często to pytacie, on może być używany przez kobiety w ciąży i podczas karmienia. Okay. Więc to też jest fajne, bo niektóre tego typu produkty, jakieś takie kwasowe, albo jak mają właśnie retinol, tak, takie bardziej... Tak, zakazana. Więc nie, a ten można. Poręczne opakowanie, fantastyczny efekt tuż po. Ja nie ukrywam, że kocham peelingi enzymatyczne za to, że one są taką właśnie trochę złuszczającą maseczką, czyli ja nakładam go tam, gdzie potrzebuję, unikam miejsc, które są właśnie bardziej takie newralgiczne, gdzie mam jakieś niedoskonałości, a nakładam go bardziej tam, gdzie moja skóra jest mocniej przesuszona, gdzie widzę te suche skórki, gdzie ta skóra się robi taka ziemista, że podkład już tam gorzej leży i po tym produkcie, jak w ogóle go pierwszy raz użyłam i na drugi dzień nakładam podkład, Jezu, jak ta glaneczka. Naprawdę, to było takie bardzo miłe. I wiecie, no jestem po 30, gdzieś te delikatne zmarszczki są. I ja mam wrażenie, że po tym peelingu jakoś ta skóra była taka delikatnie też ujędrniona i faktycznie kolor był lepszy, że mimo, że mam te moje czerwone punkciki na twarzy, to z tym peelingiem jakoś tak się dobrze czułam ze swoją skórą. Marka Inimini dla mnie jest naprawdę dużym odkryciem naszego ogólnie kanału. Już od jakiegoś czasu wszystkie nowości, które trafiają do nas i które testujemy, wiecie, my też nie mamy obowiązku o nich zawsze mówić, a mamy ochotę, bo naprawdę to jest totalne wow i myślę, że to się sprawdzi naprawdę każdemu, bo jest tak bardzo uniwersalny, że skoro nawet kobiety w ciąży mogą go używać, to mimo, że bardzo dobrze peelinguje, to zobaczcie, jaka to musi być delikatność i taka uwaga na to, żeby to było taki też, żeby to był produkt, który ma takie składniki, które będą przyjazne naszej skórze i nie będą robić jakichś, wiecie, dziwnych rzeczy, że no uniwersalność to jest, myślę, że podstawa, jeżeli chodzi o recenzję tego produktu. Już we vlogu ostatnim, oczywiście linkujemy, jeżeli nie wiedzieliście, opowiadałam i pokazywałam, jak spore zużycie mam już w tym serum marki Health Labs, które jest serum z witaminą C i nazywa się Glow On i naprawdę jest świetny na rano, jako baza pod makijaż, jako baza pod SPF, super, bo pozostawia skórę taką w
punkt nawilżoną, ale nie tłustą, ani nie taką, wiecie, no po prostu nic po niej nie spływa, tylko wszystko jest po prostu, siedzi tam, gdzie ma siedzieć. A witamina C, tak jak już wielokrotnie powtarzałam na rano, to jest super opcja, bo oprócz tego, że oczywiście to jest takie delikatne rozświetlenie, które bezpośrednio już takie serum też daje dla Waszej skóry, no to przede wszystkim on też jakby wzmacnia ochronę przeciwsłoneczną, więc dlatego ja przesunęłam sobie właśnie ten etap, ten krok i ten konkretnie składnik właśnie na poranną pielęgnację. I powiem Wam szczerze, że z wielką przyjemnością kiedyś sięgnę po kolejne opakowanie tego konkretnego, bo powiem szczerze, że i ta konsystencja, i to opakowanie, które jest super wygodne, bo naprawdę pierwszy raz mam do czynienia z tak fajną pipetą, która po prostu nie wylewa produktu, która dozuje tyle, ile trzeba, która działa bez zarzutu, także widać tu, że płaci się też za to, że ten produkt działa, ale za to też, jak został zapakowany, więc Health Labs, jak najbardziej te kosmetyki faktycznie działają, ale na zastępstwo teraz trochę sobie zmieniłam, no bo wiadomo, kobieta zmienną jest i miałam ochotę, żeby witamina C oczywiście pozostała, ale z racji tego, że teraz już powoli zaraz zacznie się ten sezon grzewczy, chociaż on się bardzo, że tak powiem, w czasie odsuwa, co jest wspaniałe, bo ta jesień naprawdę nas w tym roku rozpieszcza, ale pomyślałam, że faktycznie moja sucha skóra, która szczególnie właśnie gdzieś tam późną jesienią, wczesną zimą i zimą w ogóle, mocniej wariuje na punkcie suchości, potrzebuje jednak tej dodatkowej dawki nawilżenia, a nie chcę sobie tych etapów dokładać, że jeszcze właśnie tu krem, tu serum, tu SPF, za dużo by tego było zdecydowanie, więc postanowiłam witaminę C, że tak powiem, skondensować w kremie. I taki właśnie krem na dzień do twarzy znalazłam w marce Slavia. Slavia, czyli kolejna polska marka, którą odkrywamy, która wspaniale opakowuje swoje produkty, skoro już przy tym jesteśmy i to podkreślam, no to pokaż, słuchajcie. Nice. To jest marka, która jest wegańska, która oczywiście też, jak po prostu ten dobór składników jest bardzo, jakby też czasochłonny, ale naprawdę jakby też mocno przebadany. I tu mamy krem z witaminą C, ale mamy w nim także kwas hialuronowy i jeżynę, no i oczywiście wiele, wiele innych składników, które powodują, że to nie jest właśnie kolejny krem z serii, właśnie taka jakaś tłustość, czy krem, który po prostu właśnie na dzień spowoduje, że nie wiem, Wasze kremowe podkłady nie będą się trzymać. To jest właśnie kolejny krem, który daje taki cudowny atłas, który ja uwielbiam, więc cieszę się, że trafiłam właśnie na ten konkretny krem, który ma mój ukochany składnik, który na dzień już jakby nie odpuszczę, a który właśnie tę konsystencję ma perfekcyjną. Także no to opakowanie oczywiście dodatkowo cieszy i zdobi łazienkę, to jest raz, ale tutaj no wszystko się tutaj w tym produkcie zgadza, a oczywiście przede wszystkim to, że polska marka. Dobry skład i czego chcieć więcej. Więc jak najbardziej przyjrzyjcie się, jeśli jeszcze Slavi nie znaliście. W ogóle też właśnie jakby fajna nazwa, fajna marka, wszystko ze sobą spójne. Ja takie rzeczy też bardzo doceniam, że są wprowadzane na rynek z jakimś pomysłem. No bo wiadomo, jest tych marek już sporo, więc jak jakaś marka tak na przykład się wyróżni jak Slavia, to naprawdę ogromny plus. Skoro mamy jesień, skoro nadchodzi zima, to retinol i retinal to jest faktycznie składnik, po który częściej sięgamy i przede wszystkim też częściej o nim mówimy w tych porach roku, bo jest to najbezpieczniejsze dla naszej skóry, mimo że SPF oczywiście tutaj jest must have w przypadku tego typu składników, czyli pochodnej witaminy A. I zdenkowałam dwa produkty w tym temacie, już na przestrzeni, wiecie, kilku tam tygodni, miesięcy, bo w sensie, bo tego tak, na przykład wróciłam i ten też kontynuowałam, chociaż tego retinalu używałam też latem, tylko nakładałam dużo SPF-u, no to jest Skintra, czyli Liquid Happiness, Retinal, to, no to jest mój ukochany produkt tej marki, zdecydowanie to jest już moje drugie opakowanie zdękowane, już nie wygląda najlepiej, ale robi to, co powinien robić, czyli pięknie wygładza i ujędrnia skórę. I to samo było z Basic Lab, tylko czekajcie, tutaj miałam Retinal w wersji 30. No ja ostatnio właśnie w którymś filmie pomyliłam te procenty, no ale jakby my ale zawsze mówiliśmy, że z matematyki nie jestem najlepsza. Błagam Was, stawałaś matematykę na maturze? Nie, no. Me too. Także tak, a tutaj mamy 1% czysty retinol, tylko on był połączony tutaj z witaminą C i ten używałam już właśnie po używaniu najpierw niższych dawek i to będziemy Wam przypominały chyba za każdym razem, że trzeba zaczynać od tych najniższych stężeń i dopiero powolutku z tygodnia na tydzień sobie zwiększać te stężenia procentowe retinolu i retinalu, żeby naszą skórę przyzwyczaić. Bo jak od razu rzucicie wysoki procent, no to tak jakbyście się teraz nabiło mocnej wody, nie? To jest po prostu momentalnie Was zmiecie i Wasza skóra będzie wyglądała źle. Ja to zrobiłam 2 lata temu, ten największy błąd i to jeszcze przy oczach. Koszmar. Znacie przykład. Tak, to ja. Z którego nie można brać przykładu. Absolutnie. Ale tak, no to jest też taka emulsja,
Kosmetycja, wiadomo, my Basic Lab bardzo polecamy i już bardzo często mówiłyśmy o tym kosmetyku, ale ostatnio mówiłyśmy na naszym kanale o tym, że marka Linia wypuszcza swoje produkty w wersji Pro i są to ampułki. Mówiłyśmy o tej z ceramidami, mówiłyśmy z peptydami, że jest witaminą C, no i właśnie wypuścili również retinol. I retinol w trzech różnych stężeniach procentowych. Ja oczywiście zaczynam od najmniejszego, czyli 0,5, jest jeszcze chyba 0,7 i 1%, o ile się nie mylę, ale oczywiście Wam podlinkujemy wszystkie te produkty. Małe opakowanie niech Was nie zwiedzie, dlatego że to są właśnie te kosmetyki, o których my mówiłyśmy. Ja na przykład to peptydowe serum używam dość często i ono w ogóle się nie kończy. To jest naprawdę magic, bo po pierwsze możecie tym produktem wzbogacać jakieś na przykład sera, tylko pamiętajcie też o tym, z czym ten retinol łączycie. Absolutnie z żadnymi kwasami, żeby też nie nadużywać, żeby nie z innymi produktami, które mają witaminę A czy pochodną, bo wtedy może być hiperwitaminoza i w ogóle może się zadziać bardzo coś złego na skórze, żeby nie było tego za dużo, bo ogólnie ten produkt jest przeznaczony dla osób, które chcą skórę ujędrnić i delikatnie spłycić zmarszczki i też spowodować, żeby ta skóra nie była taka poszarzała, a jednak no jesienią i zimą, chociaż teraz jeszcze tego słońca, jak Karla mówiła, mamy w nadmiarze i się tym cieszymy, ale przyjdą te momenty i też coraz częściej już widzimy to, że no słońce zachodzi, godzina już 17 i nie ma już słoneczka, więc jednak ta skóra będzie po paru takich tygodniach i miesiącach zimowych mogła wyglądać gorzej, a z takim produktem mamy pewność, że nasza skóra po prostu będzie bardziej zadbana i będzie bardziej odświeżona, tak bym to nazwała. Ja jestem absolutnie na tak. Od tego najniższego, pamiętajcie, zapach bardzo fajny, jak na retinol, bo retinol potrafi bardzo dziwnie pachnieć, a ten bardzo przyjemnie pachnie. Jedna pipetka na twarz, super, żadnych podrażeń nie czułam, naprawdę bardzo fajnie przemyślany produkt. Jak na retinol, my już stosowałyśmy retinol i retinol z różnych marek, to marka Linia, no naprawdę, no nie wiem, co oni robią takiego, ale skoro tak bardzo przebadali to i stworzyli tą wersję Pro, no to chyba tam naprawdę... No, warto sprawdzić, bo to nie są drogie produkty. No właśnie miałam powiedzieć, że to, co wyróżnia i na pewno jest ogromnym atutem Linii, że tworzy tak dobre produkty, tak przebadane właśnie w wersji Pro, w bardzo przystępnych cenach. A wiadomo, w dobie inflacji to jest, że tak powiem, złoto. Dobra. Czy to, przerwałam Ci, ale czy mogę przejść do kolejnego produktu? Przerwałaś w idealnym momencie, gdyż skończyłam. Cudownie. Że tak powiem, demakijaż. I tutaj historia jest nieco dłuższa, bo teoretycznie zdenkowałam na 100% już bardzo dawno w sumie ten płyn micelarny marki Nutridom, który jest naprawdę spoko, bo też właśnie a propos, cena jest bardzo przyjemna, bo to na promocji można go nabrać nawet za 10 czy 11 zł, prawda? Coś takiego było kiedyś. Tak, on jest bardzo tani. Jest bardzo tani, a bardzo skuteczny. Jakby robi to, co ma robić, czyli domywa makijaż, nawet jeżeli jest to makijaż mocniejszy, a nie podrażnia oczu, nie szczypie, jakby super, bardzo go lubiłam, ale no właśnie zachciało mi się zmiany i od jakiegoś czasu już faktycznie jakby płyn micelarny znowu odsunęłam na bok, przestawiając się na dwuetapowy demakijaż właśnie z bardziej olejkowym produktem i z produktem myjącym z żelem. No i może zacznę od tego, bo to tak naprawdę jest taki typowy zastępca, bo Algo Pure z Sensu Mare w moje ręce trafił w sumie tak naprawdę po Twoim poleceniu, bo Ty zaczęłaś go pierwsza używać i mówiłaś, że jest super, a jakby wiadomo, no z Sensu Mare jakby mówiłam jej, okej, jakby zrozumiałe, bo ja kocham tę markę i wszystko się sprawdza. Ale ten olejek jest bardzo właśnie blisko, że tak powiem, hydrofilowego olejku z Linii, który też uwielbiałam. One mają bardzo fajną, podobną konsystencję, która z jednej strony jest olejkowa, ale bardziej zamienia się w taką tłustszą emulsję, więc ten demakijaż jest przyjemny, bo nie czujecie, że tak bardzo czymś tłustym sobie jeździcie po skórze. Tak. A z drugiej strony on naprawdę sobie świetnie radzi z właśnie tą pierwszą warstwą i tuszu, i podkładu, więc no właśnie później domywając wszystko jeszcze tym żelem do mycia, właśnie też teoretycznie do mycia i do demakijażu twarzy i oczu z Medein, ja jestem pewna, że mój makijaż został usunięty w 100%, skóra jest oczyszczona, ale nie jest właśnie ten efekt takiego zwykłego przesuszenia. Bardzo. Ten już naprawdę już też dękuje, ale powiem Wam szczerze, że z wielką chęcią sobie do niego wrócę, chociaż nie wiem, może ten, może Yop, bo Yop też uwielbiałam, więc to są teraz dwa moje top of the top, jeżeli chodzi o żele, bo z wielką przyjemnością go testowałam, po prostu zużywałam, bo i zapach, i właśnie ta konsystencja, która super domywała ewentualne tłustości, które po tym mogły pozostać. Ja wybrałam jeszcze tę graficzną, to jest taka abstrakcja. Zobacz. Tak, to, że on jest zamykany, a buteleczka nie jest duża, więc mogłam go ze sobą zabierać gdzieś tam w podróże, więc to jest naprawdę też kolejny atut, mimo że szklana buteleczka to też w sumie jest atut, jakby nie patrzeć, bo jednak bardziej eko. Też właśnie polska marka, no tutaj te dwa produkty, uwierzcie mi, radzą sobie z naprawdę nawet sporym, cięższym makijażem i nie potrzebuję już później płynu micelarnego, więc na chwilę obecną typowo płynu micelarnego w zastępstwie nie mam,
ale te dwa produkty, no i mówię, tutaj na zastępstwo albo wleci kolejne opakowanie tego, albo ten Yop z gruszką, taki czerwony, który też kochałam. Więc to na razie, jeśli chodzi o następców, to sfera marzeń. Mój zdenkowany produkt, nie mam go po prostu fizycznie, bo ja oczywiście nie myślę o tym, że nagrywam na YouTubie i mamy denko i że jak zdenkuję jakiś produkt, to żeby go zostawić. Czasami mi się zdarza, czasami po prostu wyrzucam. I tak było z olejkiem takim, to było takie a la serum, ale olejek do twarzy z She Goes, który polecałam Wam właśnie do masażu twarzy i no był cudowny, pachniał tak naprawdę orzeźwiająco, cytrusowo, był fantastyczny, był moim totalnym ulubieńcem. I na zastępstwo mam coś marki Slavia, o której już mówiła Karola. Bo jak już mówiła, zaczęłyśmy tak, w ogóle jakby pasuje kolorystycznie do Twojego tutaj, że tak pastelowo. I zaczęłam też testować sobie ten produkt, bo stwierdziłam, że coś, co chcę wprowadzić, no to ja zawsze muszę zaczynać od takich delikatnych produktów. A pomyślałam, no kurczę, no brakuje mi teraz typowo olejku do masażu twarzy. Jak Wam mówiłam, nie robię masażu takiego pełnego, w ogóle unikam masażu tej strefy, nie pocieram. Nie chcę tam zaostrzyć żadnej sprawy, bardziej masuję tutaj poliki, czoło, wokół oczu, trochę szyję. No i tutaj ja muszę pracować na czymś bardzo tłustym, bo nie chcę mieć podrażeń od potarć. No i to jest, słuchajcie, wow. Tylko to jest wzmacniające serum olejowe do twarzy, więc jest jednocześnie też czymś pielęgnacyjnym, nie tylko takim typowym olejkiem, który później możecie zmyć po masażu, bo są takie olejki, które po prostu są tylko i wyłącznie po to, żeby dać poślizg do naszych dłoni. A to jest dwa w jednym, tak samo jak było z olejkiem z She Goes, czyli nakładamy na twarz, robimy masaż, bo to się troszeczkę wchłania dłużej, mamy czas na to, żeby ten masaż wykonać, ale jednocześnie możemy go zostawić na naszej buzi, bo dzięki masażowi w ogóle o wiele łatwiej się to wchłonie, pory się rozszerzają, trochę rozgrzewamy tą skórę i wszystko to, co w tym produkcie jest, na naszej twarzy zostanie, później nakładam krem i jest perfekcja. I to jest seria ujędrnienie i odżywienie. Perfekcja do masażu. Więc idealny dokładnie do masażu. Mam tak bakuchol, olej konopny, o którym Wam już wielokrotnie mówiłam, że ja bardzo lubię pochodną w ogóle oleju konopnego, CBD i tak dalej, uwielbiam. No i olej z baobabu. I myślę, że ten olej z baobabu daje właśnie tę największą tłustość i nawilżenie. Olej konopny daje też tą fajną opcję odżywienia skóry, ale jednocześnie też działa tak trochę przeciwzapalnie i dla cer trądzikowych petarda, więc dla mnie w ogóle zapach tego produktu, wygląd tego produktu tutaj po prostu, jak Karol mówi, wszystko się zgadza, więc my już wielokrotnie Wam mówiłyśmy, że tych marek naprawdę pojawia się sporo na polskim rynku, ale nie tylko na polskim rynku i my, żeby pokazać Wam kolejną jakąś nową markę, to musi być naprawdę wyjątek. Widzicie, my bazujemy bardzo często na tym, co już od lat się u nas pojawia, więc marka Slavia naprawdę od nas zostaje markową pieczątkę i bardzo cieszymy się, że mogłyśmy w ogóle przetestować te produkty i mamy nadzieję, że również je pokochacie, bo dla nas no wielkie wow. Często mnie pytacie faktycznie o też kosmetyki, które ja polecam jako mama, czyli te, których używam na mojej córce. Brzmi jakbym robiła jakieś eksperymenty, ale nie. I faktycznie czasami też chyba tak jest, nie wiem, co się wydarzy, a Ty masz pewniaczkę. Dokładnie, tym bardziej, że ostatnio faktycznie gdzieś tam w moim gronie pojawiły się nowe mamy, w sensie mamy, które po raz pierwszy z tymi mamami się stawały i po prostu do mnie się zgłaszały z pytaniami o wyprawkowe rzeczy i właśnie o takie kosmetyczne must have. I dla mnie absolutnie kosmetycznym must have wyprawkowym, ale jak widzicie do 4 roku życia minimum, a podejrzewam, że ten krem zostanie z nami na bardzo długo, jest ten krem marki Derma, ten z sarenką. Mówię z sarenką, bo to jest też właśnie zawsze czym, ale tym kremem z sarenką. Moja córka zawsze się upewnia, że to na pewno jest ten. Jak widzicie, to już dwa bardzo, bardzo mocno zużyte opakowania i oczywiście na zastępstwo kolejne. Możesz go trochę... Oczywiście, oczywiście, że tak. Tam nie, że tam już podejrzewam, że jeden to już jest starość totalny. O co tutaj? I słuchajcie, to jest to jest teoretycznie po prostu krem i teoretycznie, no dwa razy teoretycznie, bo bardzo dużo to mowa, dziękuję, bardzo dużo teorii. W każdym razie, to jest krem, który jest po prostu kremem, a marka Derma ma jeszcze taki, który chyba nazywa się nawet takim maścią do pieluszki, czy maścią, no wiecie, w sensie bardziej dedykowanym, a mi ten krem od zawsze, od małego służył jako krem właśnie do, że tak powiem, przy przebieraniu do pieluszki, że tak powiem, to wszystko to właśnie to jest ten krem, ale on teraz też służy gdzieś, jak jest jakieś przesuszenie, bo ja jakby nie balsamuję, nigdy nie balsamowałam i nigdy nie oliwkowałam całego ciała mojej córki, praktycznie ona w ogóle nie jest jakby smarowana, pozostaje jej ta miękkość i ja jej jakby nie naruszam żadnymi kosmetykami tak naprawdę do tej pory, ale kiedy coś tam się wydarzy, kiedy na przykład okaże się, że jest jakaś alergia, no, jakiś tam nowy, bardziej
lekkogenny produkt, że tak powiem, który zjadła, gdzieś tam jakieś przesuszenia, albo przy ostatnio chorobie, przy bostonce, kiedy miała te wszystkie kropeczki i kiedy jej to zaczynało schodzić. To jest po prostu taka ulga. Ja sama nieraz gdzieś tam w momencie, kiedy potrzebowałam takiej ulgi, gdzieś czy na twarz, czy właśnie gdzieś na ciele, też go podbierałam. No jest dostępny w Rossmanie, bardzo często gdzieś tam jest też na promocji, ale też nie jest jakiś turbo drogi. Jest powiedzmy jednym z droższych z tych, wiecie, no Bambino czy jakieś tam Nivea, znajdziecie pewnie taniej takie przeznaczone dla dzieci, ale dla mnie to jest absolutny maska. No naprawdę ja nie zliczę ile opakowań przez te prawie 4 lata. Ale zawsze gdzieś w Rossmanie dojdziemy na dział, mówisz, gdzie jest ta ręka? Tak, ja po prostu potwierdzam. Ja zawsze muszę mieć go w zapasie, jego nigdy nie może zabraknąć, jest naprawdę najlepszy, najdelikatniejszy i uwierzcie, że mam wrażenie, że dzięki niemu ja nie borykałam się nigdy z jakimiś wielkimi problemami, z jakimś odparzeniem, no naprawdę, nie miałam takich traum, że tak powiem, mamowych i myślę, że to jest w bardzo dużej mierze jego zasługa właśnie. Kolejny zdenkowany produkt i to również marka Basic Lab, o której już Cię mówiłam, ale jest to też nasz stały ulubieniec, do którego wracamy bardzo często. Czyli ja właśnie muszę do niego wrócić. No, SPF-ik 50 i to jest konkretnie lekki krem ochronny, bo jeszcze jest emulsja i emulsję bardziej lubimy, bo emulsja jest taka bardziej wchłaniająca się, ta wersja jest taka cięższa i faktycznie bardziej zostawia na skórze delikatnie bardziej tłustą powłokę, ale wciąż to jest komfortowe. Mimo wszystko no, używałam go najczęściej, kiedy nie miałam makijażu na twarzy, bo po emulsji nie zdarzyło mi się nigdy, żeby mi się podkład zważył, a po tym produkcie czasami miałam także niektóre jakieś takie bardziej pudrowe produkty mogły się zważyć, ale to naprawdę był jakiś przypadek, kiedy ja też miałam bardziej tłustą skórę. Tak czy siak, świetna ochrona przeciwsłoneczna. Pamiętajcie, że mimo że jesień, zima, to chronimy twarz, tym bardziej, kiedy używacie retinalu czy retinolu. To już w ogóle, bo to jakby nie ma tutaj, to jest jedność. Ja w ogóle dziwię się, że marki powinno tak być, że powinno być to zawsze w duecie sprzedawane. Jako wiecie, bo nawet taki produkt, który ma tylko dwa, no nieważne. Chodzi o to, że ja tak wiem, że dwa rośnie i tobie tak, i że tak, musisz tak, używać tak. Zawsze razem. Żeby to by było super. To by było super. Także żeby to, jak wiecie, no my polecamy, ale jeżeli jesteście nowi na naszym kanale, to tylko tak dajemy właśnie Wam znać, że tu mamy ochronę 50+, są to PA+++ i jest to ochrona UVA, UVB. I tylko, że Basic Lab'em jest stały kod. Tak, no, to prawda. Prawda. Jakby po prostu on już został na zawsze z nami, więc korzystajcie. Tak. I to samo z Health Labs. Dokładnie, więc o. Dokładnie. Karola mówi o tym. Zawsze zostawiamy w opisie. Dokładnie, Karolinko. Bardzo dobrze. I na zastępstwo coś, co już też jakby było u mnie, ale tak używałam sporadycznie, bo chciałam dodenkować po prostu Basic Lab i jest to marka Senel, również polska marka, którą uwielbiamy, z której ja kocham serum do twarzy, jest stałym ulubieńcem, już pewnie wielokrotnie na tym kanale słyszeliście o tym kosmetyku. I jest to również SPF 50+, mam PA+++, UVA, UVB i tu mamy Pigment Free, czyli w ogóle jest jakby bez kolorytu, bo macie jeszcze wersję, która jest taka, która powiedzmy, ona bardzo kryła, to by było takie bardziej wyrównanie. Kryła, nie? Bardziej wyrównanie i ona miała taki dość, nie była dla super bladziochów. No właśnie, więc tak i bardziej na lato, nie? Tak. Tutaj mamy całoroczny produkt, lekka formuła, bardzo przyjemna pompeczka airless, taka wiecie, że do zera zużyjecie ten kosmetyk i bardzo polecam, bardzo przyjemna. Po tym nie miałam ani razu problemu z tym, żeby jakiś się podkład zważył, więc podejrzewam, że to jest bardziej chyba bliżej tej emulsji niż bliżej kremu. Polska trudna język. Ale super, naprawdę z wielką przyjemnością używam tego kosmetyku, bo wiecie, tych SPF my pokazywałyśmy Wam na naszym kanale już tak dużo, że mogłybyśmy przebierać, wybierać i wracać do wielu, ale ja miałam ochotę na ten konkretny i totalnie nie żałuję, myślę, że posłużył mi bardzo fajnie do końca roku. To ja teraz jeszcze, zanim kolorówka, to jeszcze, że tak powiem, ciało. I też zdenkowany kolejny produkt marki Sensumare, ale to jest po prostu nic. Nie bardzo, no, nawet zapach jakby troszkę się utlenił, bo nie jest na pewno tak przyjemny, jak był w trakcie jego używania, bo już to opakowanie czeka. Czekało na swoją kolej właśnie tutaj w tenku i to jest Sensumare Algo Body Scrub do ciała, czyli ujednający cukrowy peeling, który oczywiście warstwę olejową delikatną ma, ale taką w punkt, którą ja uwielbiam, kiedy nie wychodzę po prostu z wanny i wszystko się do mnie kleje, tylko czuję, że mam nawilżoną skórę. To jest naprawdę idealne, potem faktycznie jestem w stanie zrezygnować z balsamu, który u mnie jest na co dzień, bo czuję, że ta skóra jest genialnie nawilżona. Cukrowy, czyli zdecydowanie mniej taki
mniej intensywny niż solny, bo solny jest w momencie, kiedy naprawdę Wasza skóra potrzebuje takiego mocnej regeneracji. To jest taki bardziej, powiedziałabym, spa, ale też taki przyjemny, wiadomo, masaż, który możecie sobie właśnie pod prysznicem sprawić. Nie mamy na zastępstwo nic, bo myślę, że sięgnę po kolejne to opakowanie, chociaż może w ogóle jakiś teraz właśnie zimowy, albo jakiś zimowy taki zapach. Że właśnie jakaś, jakaś mandarynka, pomarańcza, czy coś tam, nie wiem, polećcie, bo faktycznie zużyłam i jakby jak jeszcze takie 2-3 lata temu, jakby peeling do ciała był moim takim must have, że właśnie jakby musiałam mieć na zakładkę, musiałam, tak teraz zdecydowanie rzadziej to robię, zdecydowanie rzadziej to robię niż kiedyś, ale myślę, że po prostu też ta zajawka na te wszystkie nowości trochę u mnie przygasła, jeżeli chodzi o balsamy, to wiadomo, że nie, ale jeżeli chodzi o peelingi, ewidentnie, więc w sumie tak, polećcie coś na zastępstwo, póki jeszcze nie zakupiłam tego kolejnego opakowania, bo w sumie, no, gdybym mogła, to bym kupiła, polecam. One micelarne, słuchajcie, zdenkowałam, wiadomo, nie naraz, ale one po prostu tak odkładane były i za każdym razem zapominałam, że kiedy, wiecie, było jedno denko, miałam na zastępstwo denko, no, cały czas zapominałam, więc odłożyłam wszystkie trzy. Marka Dermalik to był dwufazowy, on tam resztka, ale już raczej nie, ale był bardzo fajny, bo to jest chyba jedyny dwufazowy płyn micelarny, który ja bardzo lubiłam i on był naprawdę cudowny dla oczu, nie zostawiłam mgły na oczach, bardzo dobrze radził sobie z wodoodpornym eyelinerem czy tuszem do rzęs, ja go zawsze brałam na wyjazd do Warszawy, bo jest właśnie w małej, pojemnej buteleczce. Naprawdę fajny i teraz myślę, że może ją po prostu oczyszczę i tu będę przelewała na inny wyjazd płyn micelarny, żeby no. I teraz tak, dwa produkty marki Yves Rocher. I teraz tak, ten mniej polecam, mimo że wielka butla i w ogóle z pompeczką od czat, ale to był ten z tej serii Sebo Vegetal, ale on był bardzo oczyszczający, więc bardzo ściągał skórę, doczyszczał do granic możliwości. Jak macie cerę trądzikową w kuracji, jesteście na przykład antytrądzikowej, albo macie ultra tłustą skórę, to będzie płyn micelarny idealny dla Was, bo on jednocześnie już zostawia skórę taką delikatnie doczyszczoną. Tak, no wiecie, my to tak nazywamy, żebyście to bardziej... taki efekt lekkiego piszczenia skóry, takie naciągnięcie. Wiecie, to nie jest nieprzyjemne, ale jest wyczuwalne, więc daje znać, bo potem nie macie tego efektu nawilżenia, ale ten z rumiankiem jest naprawdę świetny i rumianek ogólnie też, jeżeli macie problemy trądzikowe, macie cerę wrażliwą, no to jest super, no i do oczu, wow, więc jeżeli ja już bym miała sięgać po cokolwiek z Yves Rocher, teraz wracać do jakiegoś płynu micelarnego, no to myślę, że to będzie ten, Ty też go bardzo lubiłaś, bardzo lubiłam. Więc jest ultra uniwersalny, skoro cery suche, przepraszam, i cery takie bardziej trądzikowe, mieszane jak najbardziej, ładnie pachniał, był bardzo wydajny jak na takie opakowanie, byłam w dużym szoku, że naprawdę tak długo mi posłużył i no słuchajcie, no tam to kropelunia, więc naprawdę wow. I na zastępstwo na chwilę obecną mam, po prostu nie kupowałam nowego produktu, bo wróciłabym do tego Yves Rocher, ale miałam po prostu z jakiejś paczki PR-owej od marki Eveline z tej serii Rich Coconut. I powiem Wam, że fajne to jest, bo to jest w ogóle płyn micelarny z tonikiem, dwa w jednym, do makijażu twarzy, oczu i ust. I tak, pachnie kokosem, tak, ładnie demakijażuje, ale lekko szczypią oczy. Czyli jakby, ale to jakby ja... A to jest właśnie kwestia tego, że chcieli jednak połączyć to w tonik. Tak, ale dokładnie. Nie zawsze jakby... Tak, ale mimo wszystko to są na tyle fajne produkty, tanie, też mają dobre, no tak. Naprawdę już teraz idą w coraz lepsze te składy i to jest, no zobaczcie, jaka to jest wielka butla, one też nie są drogie, są o wiele łatwiej dostępne niż wiecie Yves Rocher, więc ja myślę, że wow, żeby tę markę naprawdę pchać jeszcze bardziej w te takie lepsze składy. No, no tak, dokładnie, ale ja cieszę się, że oni coraz częściej wchodzą w te pielęgnacje i stawiają bardziej na ten taki lepszy składzik, tak. Że tam faktycznie coś się lepszego dzieje. My tę markę bardzo lubimy, wielokrotnie na kanale o niej mówiłyśmy, jeszcze się pojawi. Właśnie ja miałam jakiś płyn micelarny, który był świetny. Ty miałaś z śluzem ślimaka. Miałaś. O właśnie, on był świetny. I to była też taka właśnie... Repair coś tam. I to była też ta butla, która starczała mi po prostu na nie tak. Wiem ile. Więc ja wrócę do Denka, moi drodzy, za rok. Tak myślę, ale naprawdę. Gdybym miała polecić czy nie polecić, to powiedziałabym ok, polecam, ale jeżeli macie, no tym bardziej, no po prostu do oczu, jeżeli tak bardzo oczu nie demakijażujecie, tak wiecie, bo ja czasami to nie jestem za delikatna dla siebie, jak bardzo jestem zmęczona, czy no to po prostu, nie jak w reklamie, że przykładam, czekam 5 minut i ściągam, nie, ja po prostu czasami tak, wiecie, żeby szybko już mieć to z głowy, robię to, wybaczcie, no po prostu tak jest, jestem szczera, ale z tym produktem, to nie jest też takie szczepanie, że Wam pali oko i nagle, Boże, że Jezu, co ja, że, o, to nie jest kwas w oczach, nie, tylko jeżeli macie bardzo wrażliwe oczy, ja po prostu takie mam, to gdzieś delikatnie może szczypnąć, ale nie tak, że super nieprzyjemnie, bo będę go używać. Pewnie się przyzwyczaję, bo muszę się nauczyć go używać tak, żeby jak najmniej do oka wpływało. No i tyle.
To ja właśnie pozostanę przy marce Eveline, ale faktycznie trzeba przyznać, właśnie teraz patrzę, czym one się od siebie różnią. Czyli dwa podkłady. Jeden zdękowany, drugi, który już używam od jakiegoś czasu, to jest ogólnie seria Wonder Match i ten, który zdękowałam, był Lumi. Tak. A te i Skin Absolute Glow, a ten ma zasłonięte, ale w sumie tutaj, bo to jest z niacynamidem ta stara wersja, a nowa jest z chlauronowym, z wodą termalną i z mikrobiomem. A tutaj też był kwas hialuronowy, no w każdym razie. Coś tam się wspomina. Najlepsze dla mnie aktualnie, najlepsze podkłady filmowe. W sensie, ale teraz sobie, tak, ja mam za każdym razem, na co dzień najczęściej albo rezygnuję z podkładu, albo używam właśnie Annabelle podkładu mineralnego, bo po prostu ten makijaż jest zdecydowanie delikatniejszy do filmu. Wiadomo, że właśnie minerałów nie zawsze są korzystne, bo jeżeli nagrywamy u Margo na przykład z lampami, no to on może niekorzystnie odbijać to światło i mogę wydawać się jeszcze bardziej biała. A ten mi się już, no, nawet w Warszawie, na nagraniach, w których totalnie nie mamy wpływu na to, jak, no dokładnie, kontroli na to, jak wyglądamy za tą kamerą, to on mi się po prostu z moim pewniakiem. Jest faktycznie super trwały, jest kryjący, więc naprawdę na moją skórę, na moją cerę wystarczy go bardzo mało, co ja bardzo lubię właśnie, że tylko po prostu wyrównuję ten koloret i on tam sobie na tej skórze siedzi i siedzi naprawdę bardzo dobrze, bo faktycznie jest bardzo trwały. No i w zasadzie nie wiem, czym bym powiedziała, że te czymś się różnią. Ja jakby przechodząc z jednego na drugi, różnicy nie zauważyłam poza nakrętką. Więc jakby kolory... A podnieś kolano, podnieś kolano. A że obie siedzimy czarne do czarnego. Ach, bo ja nie wiem, chciałam rzucić o to, że ja oczywiście znowu na 8 sukni. A masz różowe skarpetki też. Mam różowe skarpetki, tak jest. Więc tutaj już wiem, no bo to był podkład, który używałam raczej w miesiącach letnich, czyli to była wanilia i on widzę, że jest troszeczkę ciemniejszy, a teraz przestawiłam się na almond, ale właśnie, to co chciałam powiedzieć, to i gama kolorystyczna, która też jest ogromnym atutem, bo tutaj nie mamy jakby trzech kolorów, tam wiecie, jasny, średni, ciemny, ani też, nie wiem, pięciu tylko pomiędzy, tylko tam mamy naprawdę w czym wybierać, jeśli chodzi o tonację i no i te podkłady nie są drogie, bo wiadomo, że marka Eveline drogą marką nie jest. A tutaj mam w ogóle SPF 20. Wow. No to tutaj na podkład całkiem spoko, no nie? No bardzo, w sensie bardzo spoko. Dobrze. Tak. Nie, więc dla mnie na właśnie takie większe wycieczki do makijażu, który ma być mocniejszy, absolutnie petarda, nie wiem. No, dawno nie miałam innego, bo tak dobrze sprawdza mi się ten. To ja na zakończenie tylko chwilkę o tuszach. Ten, który zdękowałam, chociaż powiem wam, że ja go reanimowałam Duralinem. Duralinem chyba z 10 razy, bo tak bardzo go lubiłam, bo ta szczoteczka, to jest marka Nablai, to jest... Vicious. Dziękuję. Ale się tak nawet wygląda. Patrz, no tam, no wiesz, tam no to, wiem, jest, to jest już rozrzedzony. Ale to był mój ukochany tusz. On w ogóle ma opakowanie tak petardziste. No powiedzcie, czy ta Puma nie jest świetna. Jest. Jestem przekonana, że jak tylko będę miała możliwość, to do niego wrócę, bo wiadomo, mam jakieś tam tusze za nabrzeg, na przykład ten z paczki Pierowi. Ja go zaczęłam użyć, bo Karla go tak polecała, więc stwierdziłam, dobra. Skoro ona mówi, że to ja też muszę spróbować. I faktycznie miałam go w zanadrzu, chociaż on też już, zobacz, on już się suchy robi, już też go powoli dękuje. Nie wiem teraz, po który sięgnę kolejny, muszę się zastanowić. Polistar. No też mi chodził po głowie. To był taki twój must have sprzed lat. No ale ten też. Pamiętasz, że ta Puma też była świetna, bo taka precyzyjna. Ale ten naprawdę jest dobry, chociaż mam do niego jedno ale, że przeszkadza mi to, że on faktycznie zostawia bardzo dużo produktu na rzęsach. Tak. Że ja muszę go mocno wyczesywać. Czasami zdarzało się, że sięgałam po inne suche szczoteczki, żeby go ściągnąć, ale jak już się go nałożę, to spoko. Mi w nim się podoba to, że pogrubia bardzo, bo ja ogólnie mam wywinięte naturalnie rzęsy, ale mam cienkie, no wiecie, nie mam jakichś spektakularnych, więc mi zależy na tym, żeby one były bardziej widoczne. No i mam go teraz na sobie. Bardzo ładnie. Taki jest klasyczny. Ty też masz teraz, nie? Tak, on jest taki czarny. To też mi się bardzo podoba. I to jest, jak to się nazywa? Sexy Eyes. Słuchajcie. I tym akcentem miau kończymy a propos Pumy. I to wszystko w dzisiejszym denku. Bardzo było znowu rozmaicone. Ja lubię te nasze denka, bo tak sięgamy, wiesz, po różne kategorie. Słuchajcie, my w tą autopromocję ciśniemy, nie? Świetna. Słuchajcie, czy to nie był najlepszy film, jaki dzisiaj widzieliście? Czy to nie był najlepszy, czy to jest najlepszym duetem, jaki widzieliście kiedykolwiek w historii w ogóle YouTube? Jeśli tak, to subskrybuj, like, komentarz i zapraszam na Instagram. Oczywiście. Tak, więc bardzo Wam dziękujemy za oglądanie. Czy będzie drugie denko jeszcze grudniowe, takie wiecie, nie wiem. Zobaczymy, no bo z drugiej strony wydaje mi się, że troszkę tego będzie. Znaczy już jest, bo wiecie, u nas to jest tak, że my jesteśmy w fazach już testu innych produktów,
Te testowałyśmy o wiele wcześniej. Mamy nadzieję, że Wy to rozumiecie, że wielokrotnie Wam o tym mówiliśmy, że to nie jest tak, że my pokazujemy Wam produkt i go polecamy, że go wczoraj zaczęliśmy testować. Nope. To wygląda tak, że marki nam o wiele wcześniej wysyłają, więc my już teraz wiemy o pewnych markach albo produktach tych marek, które Wam pokazujemy, których Wy jeszcze nie widzicie, a my już je testujemy. Mam nadzieję, że to zrozumiałyście. Ale tak, więc nie wiem, czy w grudniu się uda coś denkować jeszcze, ale jeżeli tak, to w grudniu pewnie jeszcze takie podsumowujące może denko będzie. Tak czy siak, bardzo Wam dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.